kupiłem właśnie to na święta. Makowiec. Dzisiaj parę tego rzeczy kupiłem. Bo tak już trochę jest w lodówce. Bo to jest dużo. Jedna osoba jeszcze tutaj. Tylko nie, nieraz właśnie przychodzi. Justyna ze swoim chłopakiem. Tam gdzie byłem wcześniej, widzieliście, nagrywałem tam lajty dwa razy. No i byłem, pomogli mi w jakiś sposób, żebym ja zamieszkał. No, bo to jest byłem para. Wojtek też przywiózł telewizor, żebym miał na święto coś poglądać. O, wypiłem kawę, ale to ciasto to na święta zostawię. I sałatkę kupiłem. No, wszystko drogie. To widzicie. Temu muszę jakoś sobie powoli radzić. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, już tabletki tutaj leżą, to już po prostu odeszła ta choroba. No, przywiało mi. A teraz jest tu okno otwarte. Tam jest bardzo ciepło, niech będzie świeże powietrze w domu. Sami widzicie, jak to jest. A to, co w ogóle ma bardzo dużo osób wyzwania i mówią, oglądają te filmy, co jakie on nagrywa na mnie, te głupoty. Dobrze, od ciebie chociaż odpoczyłem, ja tak powiedziałem. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale ogólnie, nie wiem, serdecznie też pozdrawiam moją kochaną osobę, która jest w Holandii. Może będzie oglądała, aż teraz nie odzywa się, może w pracy jest. To widzicie, to jest moja taka praca. Pokazuje się. Ale może jutro będzie cieplej, może coś wyjdę sobie na miasto, coś pokażę wam. Miasto, jakie tam lampki, nie lampki, całe te nagrywam trochę. Mam choinki, nie choinki. Może jutro pójdę jakoś mało tak głupie sobie. Jakoś świąteczną. No to wszystko kosztuje, widzicie. Temu chcę właśnie. No, może 19 zrobię lajta. I też ludzi proszę o pomoc. W jakiś sposób. Kto po prostu będzie miał ochotę, to żeby wysyłał mi donaty. Jak to się mówi? Ręka boli. O, tak bez uda. O. Sami widzicie. Nie jest czysto. Nie jest brudno. Tutaj nie ma jakiegoś nie wiadomo co syf. A to, że nagrywam, to ja taka praca. Właśnie. No, taki krótki film, właśnie, jakaś syrena, jakiś wypadek był, czy co, nie wiadomo co. No i ogółem serdecznie pozdrawiam gorąco was. Sami widzicie, dziękuję, że po prostu niektórzy wydzwaniają, starsi, a nie małolaci. Normalnie ze mną rozmawiają i też mówią, są bardzo zadowoleni z tego, że oni sami widzą, sami słyszą, że po prostu inaczej wypowiadam się,
nie denerwuję się, nie krzyczę. Normalnie się zachowuję jak normalny człowiek, bo jestem normalnym człowiekiem. Bo to ogółem doprowadzał po prostu ten Krzysztof, żeby to tak, co się działo. Bo sam jeden i drugi widz powiedział, to oni mieli, niektórzy, ta młodzież miała radość. Całe te, że po prostu my się kłócimy, wzywamy się, jakieś głupoty sobie. A właśnie nawet ten jeden, jego też pozdrawiam, to sam powiedział, że ogółem teraz to inaczej wyglądasz niż ze szkolnej. To po prostu jak na szkolnej byłeś, to 10 lat starszy. Tak to wszystko Krzysztof ten niszczył. Psychicznie. Nie. To widzicie. No serdecznie, gorąco tą osobę też pozdrawiam. No na razie, trzymajcie się.